do czasu, kiedy nie odbędą się wybory w Iranie, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej nie podejmie żadnych kroków, nie podejmie żadnej rezolucji, nie wyda żadnej rezolucji potępiającej Iran. W wyborach prezydenckich w Iranie startuje 8 kandydatów doskonale znanych władzom. Warto zauważyć, że oni przeszli przez sito strażników konstytucji, więc oni nie reprezentują żadnego odmiennie różnego obecnego poglądu na chociażby właśnie sprawy energii atomowej. Tutaj można przywołać nazwisko jednego z kandydatów na prezydenta, Saida Jalilego, który jest negocjatorem programu nuklearnego ze strony Iranu. I on teraz być może, że to też jest związane z tym stanowiskiem, jakie podjęła Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, jeżeli chodzi o wstrzymanie się od jakichkolwiek rezolucji przeciwko Iranowi, z tego względu, że wiadomo, że Iran będzie teraz utrzymywał swoje twarde stanowisko. Jalili, który jest negocjatorem i jednocześnie kandydatem, będzie chciał pokazać się Irańczykom, którzy będą wybierać, jako silny kandydat, jako twardy negocjator. Więc z jego ust nie usłyszymy żadnych ustępstw na rzecz Zachodu. Myślę też, że biorąc pod uwagę to, że inni kandydaci właśnie zarzucają Dżaliliemu to, że negocjacje prowadzone są nieudolnie, że nie doszło do żadnego konsensusu, oczywiście na korzyść tutaj Iranu, sprawia, że mamy w tym momencie taki impas. Jednym z kandydatów też na prezydenta jest Rouhani, który w latach 2003-2005 też był negocjatorem programu nuklearnego ze strony Iranu. I mówi się, że wówczas te negocjacje szły znacznie sprawniej niż za obecnego przewodnictwa Jaliliego. Stąd też być może tutaj międzynarodowa opinia publiczna daje Iranowi sygnał, że no, czekamy. Mamy nadzieję, że coś się zmieni.